получили. Мина Магнушас. Dlaczego gmina oddała 2 metry Szczepańskim, a teraz chce zrobić drogę 5 metrów? Co, Kamil? Kamil? Droga. Przepraszam bardzo, bo ja muszę zapisać. Okej, okay, niech pan pisze. Ja z pracownikiem urzędu gminy rozmawiam. Muszę pan później porozmawiać. Kamil, dlaczego gmina oddała 2 metry Szczepańskim, a teraz gmina chce robić drogę 5 metrów szerokości? Aby droga przebiegała zgodnie z aktem ugody z 87 roku, tak? No, miała, no. Ten przejazd był 5-metrowy. Kamil, ale byłeś ostatnio, jak gmina oddawała 2 metry drogi Szczepańskim. Zgodnie. W prezencie. Kamil, nie umiesz mówić? Oddała drogę. Kamil, czy warto się tak kompromitować? Kamil, czy warto się tak kompromitować? Obejrzyjcie cały świat, słuchaj, jak się kompromitujesz tutaj, nie tylko Polska. Widzisz na tym, co jest na papierze. Ale mowę ci odebrało? Co, Kamil? Jeszcze jakieś? Z uwzględnieniem ostatnich pomiarów. Z uwzględnieniem, to znaczy jakich? Podobno ty nic nie wiesz, bo cię nie było, tylko tak sobie gościnnie tu byłeś. Co, Kamil? No ale dlaczego mnie oszukujesz? Ale to kto ci wydał takie dyspozycje? Do tej pory Figlewicz przedstawiał. No co? Nieważne. Ostatnie pomiary to o które to chodzi? Tak, byłaby pani Halina woził. Dobrze. Figlewicz. Co? Kamil? Którym? Kto ci wydał taką dyspozycję? Stanowisko gminy Figlewicz i było nieważne. No. Kamil, panie urzędniku, kto panu wydał taką dyspozycję, co? Kamil, ale ty pójdziesz jutro do kościoła w niedzielę, po tym co teraz tu robisz? Razem z generałem pod ołtarz pójdziecie we dwóch? Co? Ale i po komunię pójdziecie? Gdzie wy do spowiedzi chodzicie?